się Teresa Frąckowiak, pracuję w Zespole Szkół Chemicznych w Policjalnym Studium Kosmetycznym. Dzień dobry, witam serdecznie. Moje nazwisko Joanna Górecka, jestem nauczycielką, prowadzę technik masażysta w Zespole Szkół Chemicznych. Jak można było scharakteryzować te kierunki? Dla kogo one są przeznaczone? Co po nich ma absolwent? Te kierunki przeznaczone są dla osób, które ukończą szkołę średnią. Jest powiedziane, że jest to szkoła policjalna. Niemniej wszyscy ci, którzy mają maturę, też bardzo serdecznie do nas zapraszamy. Kształcimy w zawodzie technika usług kosmetycznych, czyli jest to zawód przyszłościowy, zawód prężnie rozwijający się, jak i również rynek pracy jest duży dla kosmetyczek. Technik masażysta kształcimy przez dwa lata. Uczymy różnych technik masażu, różnych typów masażu, które są przydatne później w pracy. Nasz rynek rozwija się nie tylko o przychodnie rehabilitacyjne, o szpitale rehabilitacyjne, ale również o ośrodki spa na terenie Włocławka, jak i również w naszym województwie. Także przygotowujemy naszych słuchaczy do pracy konkretnej, do pracy w zawodzie technik masażysta. Również przeznaczamy ten zawód dla osób nie tylko po maturze, ale również i studentów. Studentów fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dlatego, że mamy tam, ten masaż jest bardzo rozwinięty i na pewno będzie atrakcyjny dla tych studentów. W przypadku jednego i drugiego kierunku jest również możliwość na przykład otworzenia własnej działalności gospodarczej, własnego gabinetu? Tak, jeden i drugi kierunek predysponuje do tego, że można otworzyć swoją działalność, jeżeli chodzi o rynek pracy włocławski tutaj. W przypadku kosmetyki to nie tylko mogą być gabinety kosmetyczne, ale również gabinety stylizacji paznokci, mogą być gabinety wizażu, gabinety piercingu. Wszystko w zależności od tego, co nasze słuchaczki sobie wybiorą jako tą bazę do swojej pracy. Tak? Na naszym rynku zauważamy połączenie zawodów. Kosmetyczka, masażysta, fryzjer. Widzicie Państwo, że w mieście tworzą się kompleksy, czyli nie osobny gabinet kosmetyczny, osobny gabinet fryzjerski masażu, ale to są kompleksy, które się pięknie uzupełniają. Także jest w tym zawodzie technik usług kosmetycznych, technik masażysta, jak i również fryzjer w Zespole Szkół Chemicznych. To są zawody, które kompleksowo się uzupełniają.